zapraszam. Przede wszystkim chciałem przedstawić panią Anię Kilian, która jest w fundacji odpowiedzialna za kontakty z mediami. No i pana doktora Bauera Ondoaka z Krakowa, który... Bardzo mocne świadectwo, także no, cieszę się za sympatyczne przywitanie. Cieszę się za tę deklarację, że pan podziela wartości, w imieniu których występuje. Jestem ojcem i życie jest drogie. Ja sam jako ojciec to widzę i czuję. I też mnie taką sytuację, że w końcu moja rodzina też poroniła. W takiej sytuacji to, bo dziecko to jest szczęście. I w takiej perspektywie to widzę, więc w sensie wartości tutaj nie ma żadnych różnic i właśnie cieszę się z tego powodu, że państwo no, jakoś promujecie życie. To jest bardzo ważne, bo to jest nie tylko kwestia regulacji prawnej, ale przede wszystkim to poczucie odpowiedzialności i tworzenia świadomości tego, że to jest zabijanie. Tak? Natomiast pozostaje sprawa oczywiście odpowiedniej regulacji prawnej i zdolności do tego, żeby tą regulację prawną przeprowadzić. A także przekonać społeczeństwo, żeby tę regulację prawną przyjęło. To jest wspólne zadanie. Dla tych, którzy tworzą prawo, jak i dla tych, którzy to prawo realizują, i też dla środowisk społecznych. I w takim sensie jest to jakieś dobre wspólne zadanie. Zdecydowanie tak. To jest rzeczywiście wspólne zadanie, które mamy. My to zadanie realizujemy i tak badania, które były prowadzone w ostatnich latach, pokazują, że zdecydowana większość Polaków opowiada się przeciwko zabijaniu dzieci poczętych. No i ja chciałem przypomnieć, że te ponad 1000 ofiar, które było w ostatnim roku, aż w roku 2015, obawiam się, że w 2016 będzie więcej. A więc, że te 1000 ofiar to są w większości przypadków dzieci z zespołem Downa. I w Polsce nie ma ludzi, no poza tą garstką aborcjonistów, a to jest poniżej 1 promila społeczeństwa, nie ma ludzi, którzy chcieliby zabijać dzieci z zespołem Downa. Ma pan rację, że kwestia legislacji jest naprawdę bardzo źle wygląda. To jest klęska klasy politycznej, zwłaszcza tej, która 500 dni temu objęła władzę. No tutaj nie mogę się zgodzić, natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że jest podjęta inicjatywa ustawy za życiem, tak, czyli pomocy kobiecie znajdującej się w trudnym stanie, także to dziecko zostało urodzone, zachęcamy do tego pomocy również pod względem medycznym, więc tutaj pewna praca została podjęta właśnie w sensie takim pozytywnym, tak? Jeśli jest pewien obawa, w końcu to też jest kwestia współpracy ze środowiskiem medycznym, tak? Jeśli jest pewna obawa i ktoś zachęca cię do tego, żebyś dziecko zabiła, to właśnie o to chodzi, żeby znaleźć środowiska. I ta ustawa stwarza takie możliwości, żeby finansować odpowiednie świadczenia do tego, żeby dziecko urodzić. Nawet jeśli to dziecko urodzi się martwe. To jest bardzo ważna sprawa takiego pozytywnego zachęcenia, przyjmij życie. Obowiązuje, panie ministrze, jednak w Polsce prawo, które pozwala na zabijanie ludzi. Zgadzamy się co do tego, że dziecko od poczęcia jest człowiekiem i obecny stan prawny pozwala na zabijanie ludzi. To jest nie do zaakceptowania w jakimkolwiek cywilizowanym kraju i społeczeństwie. Chyba, że to jest cywilizacja śmierci. Wszyscy zmierzamy do cywilizacji życia, tak jak to święty Jan Paweł II sformułował. Nie chcemy realizacji cywilizacji śmierci. Tylko polityka to jest roztropna praca na rzecz dobra wspólnego. Trzeba rozeznać środki prowadzące do właściwego celu w pewnym otoczeniu i świecie politycznym. I dlatego zwracają uwagę na elementy, że to jest wspólna praca. Wspólna praca, zmiana również nastawienia środowisk społecznych, przede wszystkim środowisk społecznych na ten wymiar regulacji prawnej. I proszę przyjąć to jako dobrą wolę i naszą chęć realizacji tego kierunku.
Nie wszystko można zrobić od razu. Ale są rzeczy, które można zrobić od razu. Na przykład wskazanie zespołu Downa jako przesłanki do aborcji. To nie jest zapisane w ustawie. To jest niższy poziom. To jest tak to, jest. Co ministerstwo tak, może... Tak jest i rzeczywiście prace w tym kierunku trwają. Tak jest. To rzeczywiście w tym aspekcie, tam gdzie nie dotyczy to regulacji prawnych, takie działania mogą zostać podjęte. Musimy wracać do pracy. Nie planowaliśmy państwa udziału. Jak długo będą trwały? 500 dni to bardzo dużo. Nie wystarczyło państwu tych 500 dni na to, żeby jakiekolwiek ograniczenia w zabijaniu dzieci w Proszę państwa, przyjmuję. Pan Radowicki nadal jest krajowym konsultantem do spraw ekologii. Panie przewodniczący tego stowarzyszenia, tak? Czy prezesem? Członkiem zarządu. Proszę przyjąć tę rozmowę jako pewien akt dobrej woli. Też przyjmuję państwa oceny jako pewien dopływ do pracy dla dobra wspólnego. Proszę tak to przyjąć. Dziękujemy za tą sympatię, z jaką nas pan traktuje, ale dzisiaj nadal są zabijane. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.